Siemanko, ten odcinek jest bardzo krótki, ale za to wyjątkowy, ponieważ są dwie paczki dostępne z okazji eventu Toty. I teraz tak, pierwszą paczkę otworzymy za FIFA Pońcy i nic nie trafiliśmy. A drugą otworzymy za monety. Zobaczymy. Nic. Kurde. Dobra. Jeszcze jedną za monety. Ten odcinek jest dosłownie minutowy. Może coś trafię, może nie. Nic nie trafiłem. No dobra, trudno. Szkoda. No nic, dobra. To dzięki za oglądanie i cześć. Może ten odcinek będzie doklejony do środowego. Tak, zrobię tak, że ten klip z tego dołączę do środowego odcinka. To do zobaczenia za sekundę. Siemanko. I to już jest dzisiejszy odcinek. Dzisiaj go nagrywam. I zaczniemy go od odebrania Inzagiego. Przed chwilą ukończyłem kampanię z Buffonem i bierzemy kolejną ikonę do zespołu. Inzaghi. Niesamowite. Dobra. Ale teraz tak. Na początku widzieliście odcinek, znaczy fragment, gdzie otwierałem paczki Toty Attacker. Teraz trzeba zmienić swój zespół do normy, czyli Dybala. Tutaj Coman. Tutaj w Osumensach, który jest lepszy według mnie. I dobra. I jedziemy z... Nie wiem, może otworzę paczkę w sumie. Chociaż nie. Nie. Widzieliście już, że w tych paczkach nic nie poleciało. No niech zostanie tak jak jest. Tych nie otwieram. I następnym, jaką otworzę, to będzie, kiedy będą wszystkie toty dostępne w paczkach. Jeśli będzie taka opcja, to otworzymy sobie za resztę tego, co uzbieraliśmy. Jeżeli nie, to wydam najwyżej na ataku, na napastników. Tak, 25 skill boostów to nam da. 120 do trenowania. Dobra, to poróbmy sobie trochę w evencie. Event Toty. I tak. I attackers. Ponieważ mam już 4 punkty. Tutaj jest szansa na zdobycie jakiegoś nominowanego napastnika. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Raczej łatwo to przejdziemy. Hit. W ogóle w następnym odcinku planuję porównać Inzagiego z tym, z Suarezem. Ponieważ na grupach pisało, że... Chwila, muszę się zastanowić, co ja mówię. Dobra, na grupach pisało, że Inzaghi jest bardzo słaby. Niektórzy mówili, że jest bardzo dobry, więc trzeba go przetestować. Ale to nie w tym odcinku. W tym wszystko. To zaraz poróbmy sobie Team Hero. Mamy tutaj... O, proszę. Chwila, przerwa. Dobra, już wróciłem. To co? To gramy z Realem na sam początek. Tutaj trzeba pokonać Real, więc to będzie raczej łatwo. Ale po pierwszym, co zrobiłem, to był straszny błąd, ok. Po prostu Rainbow, podanie, Rainbow, przyspieszenie, Rainbow,
przyspieszenie i lobik. Bardzo łatwiutko. No, ten zespół nawet nie wiem, czy ma 85 overalla, bo nie patrzyłem. Także bardzo słabo. Napastnicy, w ogóle wszyscy zawodnicy z elity, jak weszły toty, wszyscy napastnicy potaniali. I to masakrycznie. Masakrycznie. Bo kosztowali po 2 miliony, a teraz kosztują mniej niż milion. Także bardzo łatwo. O matko, musiałem na chwilę przerwać nagranie, ale zobaczcie, jak strzeliłem. To jest niesamowita bramka Ronaldo. W samo okienko z rogu pola karnego. Dobra, bo to jest mało ciekawe, to wrócę do was, jak skończę te trzy wyzwania. O kurde! Trafiłem w ostatnim wyzwaniu Komana. Teraz pewnie on już staniał, ale zaraz zobaczymy jego cenę. Chwila. Tutaj mam 5. Tutaj też otworzymy jeszcze jedną paczkę. Eduardo. Dobra, nie jest źle. Ale zobaczymy, po ile jest Koman. Bo to jest najważniejsze pytanie teraz. Tydzień temu kosztowałby ze 100 tysięcy. Teraz Koman. Nie. 50 tysięcy, 30. Kurde, 30 tysięcy. No cóż, no trudno. To może go zostawię w sumie. Dobra. To teraz zagramy sobie jeszcze jedno versus attack i będę kończył ten odcinek. Tylko zażyczę, że mam dobry skład. Idealny. Versus attack i szukamy przeciwnika. Ogólnie to już się kończy rok szkolny. Spoko. Znaczy co ja gadam? Ferie będą. No i tak. 3, 5, 2. 3, 4, 1, 2 znaczy. No, 3, 5, 2 też może być. I gramy. Suarez wczoraj w kampanii strzelił mi bramkę z przewrotki. Aha. Dobrze się zaczęło. Super. Wolny. Okocza. Złapał. Kolejna wiadomość. Ja pierdzielę. Dobra. Co ja robię? Przez te pieprzone wiadomości. Ja XD. Dobra, to już przegrałem raczej. Chociaż jeszcze nie. 2-1. Dybala. 3-1. Obronił. Czyli raczej już przegraliśmy. No dobra, nie. Dzięki. W tym odcinku to tyle. Cześć. Jeszcze na sam koniec. Teraz trafiłem Kiko Casille z paczki Team Hero, bo zdobyłem 5. punkt do Realu Madryt. Dobra, to tyle w tym odcinku. Cześć.